Ze mną zawodnik Grajków z Jamajki, Mateusz Nykiel, witam Cię. Cześć, witam. Za Wami ciężkie spotkanie z drużyną Automotive'u, ale summa summarum wynik spokojnie na Waszą korzyść. No, nie wiem czy spokojnie, dużo czyli spotkania się męczyliśmy, nawet w pewnym momencie był remis. Ale chyba naszą korzyść przemawiało to, że mieliśmy większą ilość zawodników. To na pewno. Drużyna Automotive'u grała wczoraj mecz, nam na szczęście udało się wczoraj nie grać meczu, nasza drużyna. Znaczy, przeciwnicy nie przyjechali, tylko że byliśmy bardziej świeżi i myślę, to w końcu się zaważyło na naszą korzyść przede wszystkim. Mhm. To zwycięstwo na pewno Was przybliża w pewnym stopniu do mistrzostwa. Wiadomo, że to jest dopiero ósma kolejka, ale jeden z poważniejszych przeciwników za Wami. Ale chyba już możecie coraz głośniej o tym mówić, że będziecie walczyć. Tak, no szczerze mówiąc od pierwszej, drugiej kolejki już nastawialiśmy się na to, żeby no, wygrać powiedzmy tę ligę. Wiadomo, że najważniejsza jest przyjemność z gry. Mhm. Spotkanie się tam raz w tygodniu w tym przyjaznym gronie, zagranie meczu, ale tak wiadomo zawsze jest ta iskra rywalizacji, nadzieja na to, adrenalinka wiadomo, że się wygra, nie? Mhm. Ten turniej. Przed Wami jeszcze pojedynek z drużyną Sandomierskich Byków, drużyną, która również jest zamieszana w mistrzostwo. Mógłbyś jakoś porównać drużynę Automotive'u i Byków? No, obie drużyny są bardzo mocne. No ale jak widać, my też potrafimy się spiąć na te mocne drużyny. W końcu zagraliśmy konsekwentnie w obronie, dobrze od tyłu i z kontrataków, więc to, co mieliśmy grać od początku jednak, zawsze na początku meczu traciliśmy bramki i to nas zmobilizowało do tego, żeby zacząć grać ofensywnie, a dzisiaj od samego początku chcieliśmy zagrać dobrze taktycznie i to się udało i myślę, że mamy szansę również z Bykami. Powiedz mi, czego mogę Wam życzyć do końca sezonu? Bez kontuzji przede wszystkim. To najważniejsze. To najważniejsze. A zwycięstwa same przyjdą? Myślę, że jeśli się zepniemy, to mamy szansę. Dobra, dzięki. Dzięki.